Dzień dobry Państwu. Witamy na kolejnym webinarium z cyklu Tajniki sprzedaży na zagranicznych platformach internetowych. Przed Państwem wystąpi nasz prelegent, ekspert sprzedaży na marketplace'ach. Liczymy, że poruszone tematy zainteresują Państwa i będziecie Państwo chętnie uczestniczyć także w kolejnych. Jako GS1 Polska prowadzimy wiele webinariów tematycznych. Aktualne informacje o nadchodzących wydarzeniach komunikujemy zawsze na naszej stronie internetowej www.gs1.pl.org oraz poprzez wysyłkę newslettera, do którego subskrypcji serdecznie zachęcam. Dziękujemy za obecność. Zapraszamy do oglądania. Cześć moi mili, bardzo fajnie Was widzieć i fajnie, że mamy okazję się znowu łączyć na webinarium z GS1. Ja się nazywam Damian Wiszowaty. Dzisiaj będziemy mówić o kwestiach okołoamazonowych, a mianowicie o kwestiach tego, w jaki sposób przygotować się do sprzedaży na święta, czyli tego okresu najgorętszego, w zasadzie nie czwartego kwartału, bo czwarty kwartał już w 1/3 nam minął, tylko już do tych ostatnich kluczowych dwóch miesięcy, które no, wyrabiają czasami zgodnie z zasadą Pareto 20-80%, czyli 20% robi 80%, tutaj zasada Pareto też ma zastosowanie. Fajnie, że jest Was dużo, bo już widzę prawie 70 osób, więc frekwencja jak zawsze dopisuje. Ja dzisiaj nie ukrywam, że w formie podcastowej, więc jeżeli chcecie, to załóżcie sobie słuchawki na uszy i róbcie swoje, żeby słuchać mnie jako dodatek do Waszej pracy. Ja Wam powiem trochę protipów, trochę takich tajników, zagadnień, które mogą Wam się przydać w tych ostatnich dwóch miesiącach sprzedażowych, a właściwie tak naprawdę no to jest półtora miesiąca sprzedażowego. Nie ukrywam, że no ten okres zadecyduje o wynikach wielu firm, zresztą mojej także, bo dążymy też do swoich wyników, więc miejcie na uwadze, że tutaj pełna mobilizacja, wszystkie ręce na pokład, no i zaraz, tak jak Wam przedstawię, no to rzeczywiście wszystkie ręce na pokład, czyli hands on board, muszą mieć miejsce. Ja mówię, jeszcze raz powtarzam, dzisiaj forma podcastowa, prezentacji nie będzie, tylko możecie sobie zapisywać takie protipy. A na koniec zrobimy jak zawsze serię pytań i odpowiedzi, jak macie jakieś zagadnienia, które Was interesują albo które Wam nie dają spać po nocach, to dajcie znaka, ja chętnie odpowiem. Możecie zadawać pytania już w trybie Q&A, te pytania pojawią się na koniec naszego webinarium. Więc tak po kolei. Widzimy już problem związany z kwestiami z takimi połączonymi, skonsolidowanymi, nakładającymi się na siebie kwestiami koronawirusa i tego okresu przedświątecznego, a także tego, że Prime Day w Amazonie został przełożony z tego lipcowej daty na datę październikową. Już mieliśmy Prime Day, ale to spowodowało, że większość dostaw do FBA było bardzo, bardzo mocno opóźnionych. Pragnę zwrócić uwagę, że jeżeli Wasze dostawy do FBA zostały w jakiś dziwaczny sposób opóźnione, może nie być to tylko wina magazynów Amazona, które rzeczywiście dość długo w tym momencie przyjmują towar z racji obłożenia, no ale to jest coś zupełnie naturalnego, ale może być to też wina sieci kurierskiej i tutaj pragnę zauważyć, że mieliśmy cztery przypadki łącznie, że sieć kurierska no nie tyle zgubiła paletę, co stwierdziła, że tej palety nie dostarczy. I już mówię tutaj w czym rzecz. Nie będę wymieniał nazwy sieci kurierskiej, też żeby nie pognębiać osób, które tam pracują, bo no nie wszystko jest zależne od ludzi, ale też od systemów. No niemniej jednak mieliśmy sytuację, gdzie wysyłając towar do FBA na paletach, ten towar bodajże przez 3 tygodnie albo i 4 nawet nie rotował, znaczy nie był zewidencjonowany w Amazonie, no co było dla nas generalnie bardzo, bardzo kłopotliwą sytuacją, bo przed Prime Dayem ten towar się nie zewidencjonował, no i zaczęło być naprawdę problematycznie, bo dużo towaru, faktem to był producent, więc nie było z tym aż takiego bólu, ale duża ilość towaru, która została tamże puszczona, nie rotowała, no czyli nam pieniądze stały, no co jest generalnie dosyć irytujące. I okazało się, że towar
towar nie został przyjęty do magazynu Amazona z dwóch przyczyn. Pierwsza przyczyna to było to, że sieć kurierska, którą wysyłaliśmy, a jest to duża sieć kurierska, jest to ostatecznie potentat światowy, nie chciał poczekać dłużej przed magazynem Amazona na awizację towaru. No i to spowodowało, że ten towar po prostu wrócił do magazynu naszego klienta, to znaczy wracał już do magazynu naszego klienta, ale w końcu udało się to odwrócić. No i tam sprawa poszła już w zasadzie może nie na noże, to jest trochę zbyt grube określenie, ale sprawa została wyeskalowana do dyrektora oddziału tejże sieci kurierskiej. No i tam dopiero po interwencji u tego dyrektora byliśmy w stanie dostarczyć towar do FBA, więc zaznaczam wam, że dostawy do FBA mogą być opóźnione nie tylko przez same oburzenie samych magazynów, ale i przez to, co robią sieci kurierskie. No i te skonsolidowane w cudzysłowie moce zarówno tego, jak działają sieci kurierskie i jak działają dostawy w Amazonie i awizacja tamże dostaw w Amazonie, no powoduje, że ten towar może bardzo mocno opóźnić się wam w dostawie na miejsce i w ewidencjonowaniu się w magazynie Amazona. Też pragnę zauważyć, że ostatnio dość sporo błędów wykryliśmy przy ewidencji towarów w magazynach Amazona, bo część towarów nie jest wykrywana po własnych kodach kreskowych, no i sporo spraw nam wpada z rekoncyliacją towaru, czyli tak zwanym z odzyskiwaniem towarów, które zostały tamże wysłane, więc to też miejcie na uwadze. Dla wszystkich tych, którzy dołączyli przed chwilą, tylko nadmieniam, że dzisiejsza forma jest formą podcastową, a nie formą typowo webinarową z prezentacją, więc możecie słuchać, ale nie musicie mnie oglądać, że tak powiem. Na pewno te szybsze dostawy do FBA i odpowiednie antycypacje tych dostaw do FBA, więc tak naprawdę, jeżeli chcecie zdążyć przed świętami, przed Black Weekiem i przed tym pikiem sprzedażowym, to zasadniczo, jeżeli coś chcecie robić, to bierzcie się do roboty i wysyłajcie ten towar już teraz, tak? Albo zaraz po wszystkich świętych, no bo to jest tak naprawdę ostatni gwizdek, żeby ten towar zewidencjonowany tamże dobrze się sprzedawał przez ten cały okres świąteczny. Więc ta antycypacja, tak jak normalnie można antycypować, że 3 do 5 dni ten towar jest ewidencjonowany w magazynach Amazona, tak w przypadku towarów, w przypadku dostaw tych przedświątecznych możecie liczyć 2, nawet do 3 tygodni czasami, więc to 2 tygodnie to jest tak, że umiarkowanie 3 tygodnie to jest już bardzo bezpiecznie, więc żeby zdążyć przed tym, no mamy koniec października, więc żeby zdążyć przed tym pikiem, to polecam zainteresować się tematem. Drugim tematem, który może wam przyspieszyć dostawy do magazynów Amazona, jest ostatnio wysłany komunikat o tak zwanym polskim FBA, czyli FBA EU Expansion, i te polskie magazyny FBA są już dostępne dla polskich sprzedawców bezpośrednio. Wystarczy się zgłosić na mail fbaeuexpansion@amazon.de. Przesyłam wam adres mailowy do kontaktu i przesyłam wam również nasz link do grupy Polscy Sprzedawcy na Amazon, gdzie możecie na tej grupie Polscy Sprzedawcy na Amazon zobaczyć post Marcina Łukasika, kolegi, który wsadził to ogłoszenie. Przekleję wam też informacje o tym, jaką wiadomość trzeba napisać do Amazona na ten właśnie adres mailowy, żeby móc wysyłać do polskich centrów fulfillmentowych, więc dla wszystkich zainteresowanych polecam kontakt na ten adres mailowy, oczywiście ze swojego adminowskiego adresu mailowego, skierowanego skierowanego na adres mailowy Amazona, ten, który wam podkleiłem, i ten treść wiadomości również, więc taka opcja już jest otwarta, tak samo jak jest opcja otwarta i mamy możliwości dla wszystkich producentów, którzy są chętni, poszerzyć jeszcze swoją sprzedaż przedświąteczną o
marketplace vendor, to zapraszam do kontaktu z nami, bo już mamy możliwości obsługi vendora, dlatego też z całym przekonaniem, no i z proof of concept, który zrobiliśmy w ostatnich kilkunastu dniach, mogę Wam powiedzieć, że vendor działa znakomicie, więc jeśli macie tylko opcję, żeby wejść na vendora, nie wahajcie się, żeby wchodzić przed świętami, to jest bardzo dobry pomysł przed świętami, no bo możecie w dość szybki sposób podwindować swoje wyniki sprzedażowe na Amazonie, oczywiście w modelu B2B, czyli w modelu zwykle VAT 0%, a jeśli idzie towar do magazynów polskich, no to VAT normalnie 23%, który pokrywa oczywiście Amazon jako podatek należny. Więc jeszcze nadmieniając dla tych, którzy teraz dołączyli, szybsze dostawy do FBA, czyli musimy się szybciej orientować o tym, że dostawy do FBA długo trwają, dlatego też dostawy do FBA planujcie z odpowiednim wyprzedzeniem na okres przedświąteczny, skorzystanie z polskich dostaw do FBA, czyli ten FBA EU Expansion, który Wam podesłałem, podlinkowałem tutaj na czacie. Kolejna kwestia z FBA związana to jest poszerzenie rynków FBA. Pamiętajcie o tym, że jest coś takiego na Amazonie jak ceny transferowe, czyli to jeżeli oferujecie produkty z FBA niemieckiego, czyli z magazynów niemieckich, na rynek na przykład francuski, to musicie doliczyć odpowiednie stawki na te ceny transferowe, gdzie Amazon dolicza Wam te FBA fees za przesył pomiędzy Niemcami a Francją. Więc o tym musicie się zorientować i o tym musicie, i te stawki musicie doliczyć po prostu do waszych cen na tych rynkach okalających, że tak powiem, czyli tych rynkach, na których normalnie nie korzystacie z magazynów FBA. Jak nie korzystacie z FBA, tylko realizujecie sprzedaż w modelu FBM, no to musicie mieć świadomość, że dostosowanie warunków logistycznych do rzeczywistości, czyli do waszych warunków tego, w jaki sposób działa wasz magazyn, w jaki sposób działa wasza logistyka, jest jednym z najistotniejszych elementów działalności, z tej przyczyny, że late dispatch rate i order defect rate, czyli te dwa wskaźniki, które albo late shipment rate, order defect rate albo cancellation rate, jeżeli macie którąś z tych statystyk, która jest generalnie w większości zależna od Was, w jakiś sposób zaburzoną, to nie jest tak, że tylko dzieje się taka sytuacja, że ta sprzedaż będzie cały czas tak samo, o takiej samej wartości, a wy tylko dostaniecie tam ostrzeżenie od Amazona. Jeżeli zawalacie którąś z tych statystyk, to pamiętajcie o tym, że dostaniecie bardzo mocno po sprzedaży, więc jeżeli myślicie o tym, żeby na przykład priorytetyzować wysyłki z własnego sklepu internetowego, eBaya albo czego innego, albo na przykład przekazać, że jesteście w stanie dostarczać towary w 2-3 dni, a jesteście w stanie realnie dostarczać w 3-5 dni i ten on-time delivery na przykład też będzie leżał, co wpłynie bezpośrednio na wzrost waszego order defect rate, no to miejcie na uwadze to, że po sprzedaży bardzo mocno wam to pójdzie, bo uderzy to w wasze buy boxy, więc nie dopuszczajcie po prostu do tej sytuacji, dostosujcie warunki logistyczne do rzeczywistości i jakby nie dajmy się zwariować w taki sposób, że musimy zadeklarować, że coś będzie dostarczone szybciej, a tak naprawdę nie będzie dostarczone szybciej, no i wtedy dostaniecie po sprzedaży. Pamiętajcie o tym, że jeżeli macie na przykład młode konto i to konto dostaje od razu takie ciosy w postaci order defect rate, late dispatch rate i cancellation rate, to miejcie to na uwadze i miejcie świadomość, że to bardzo mocno wpłynie na waszą sprzedaż przez następne 30 albo i 60 dni, więc po prostu nie warto, trzeba priorytetyzować zamówienia z Amazona, no i dostosowywać się do wymogów i warunków logistycznych, a w szczególności przed tym okresem świątecznym, kiedy chcecie mieć wysokie pozycje na Amazonie. Warto przed świętami też zorientować się,
do nowych rynków Amazona. Tak jak już wiecie, Amazon NL działa od kilku miesięcy. Może nie jest to jakiś super rewelacyjny rynek, ale warto korzystać z benefitu tego, że jest w sieci amazonowej. Tak, podlinkowuję wam nowego Amazona, który został otwarty, czyli Amazona szwedzkiego. Amazon SE został otwarty wczoraj. Już mamy na naszych partnerach pierwsze sprzedaże na rynku szwedzkim, więc fajnie, że możemy w tym procederze już uczestniczyć. No i też zaznaczam, że fulfillment, który jest prowadzony z Niemiec na Szwecję, też już działa i też się te produkty łączą na fulfillmencie pomiędzy rynkami. Polecam skorzystać przed świętami jak najszybciej się da z opcji Build International Listings, bo Amazon chętnie tłumaczy produkty na rynek szwedzki, więc jeżeli się tam odpowiedni przycisk wciśniecie pod zakładką, to jest Inventory, Sell Globally, Build International Listings, to tam możecie przetransferować swoje listingi z rynku na przykład niemieckiego na szwedzki albo z angielskiego na szwedzki, w zasadzie do języka szwedzkiego bliższy jest chyba język niemiecki, więc polecam wam raczej z rynku niemieckiego na rynek szwedzki przechodzić. Jeśli chodzi o takie kwestie już jeszcze bardziej okołoświąteczne, pamiętajcie, że koniec roku, końcówka roku jest czasem, kiedy firmy różnego rodzaju szukają kosztów, żeby nie płacić dużego podatku na przykład za ostatni miesiąc albo ostatni kwartał i tak dalej na koniec roku, więc pamiętajcie o tym, że Amazon Business może być dla was bardzo fajną opcją na poszerzenie swojej sprzedaży właśnie o klienta biznesowego. I to nieważne, że może nie macie takich produktów typowo biznesowych, ale jeśli macie produkty okołoprezentowe, to wystarczy już się gdzieś tam zahaczyć na Amazon Business i będziecie możecie zobaczyć wzrost sprzedaży wśród tych klientów B2B z tej przyczyny, że firmy muszą wydawać, znaczy muszą dokańczać budżety, które miały gdzieś tam zaplanowane na cały rok i muszą sobie robić koszty. A poza tym, jeżeli mamy koniec roku, to też są prezenty różnego rodzaju dla pracowników, jakieś gifty okolicznościowe i tak dalej, i tak dalej. Więc polecam wam wejść na opcję Amazon Business. Teoretycznie, jaki to ma związek ze świętami, to właśnie wam związek udowodniłem, że ze świętami jest dość istotny. Z pewnością warto by się było zorientować w dedykowanych produktach na święta. My na przykład mamy klienta, który jest producentem plakatów, no i tam prawdopodobnie będziemy wstawiać jakieś dedykowane produkty na święta. Na pewno warto się zainteresować takimi produktami dedykowanymi stricte. Jeśli macie firmę produkcyjną i możecie zrobić, nie wiem, tam na przykład zabawkę w kształcie choinki albo coś takiego, no to jak najbardziej. Z drugiej strony, jeżeli macie takie produkty, może nie świąteczne, ale na przykład około prezentowe i tak dalej, no to robienie wszelkiego rodzaju zestawów prezentowych, czy kumulowanie tego w balki, na przykład, że macie zamiast 5-paka, 7-pak i dodajecie kolejną wariację typowo świąteczną, że macie 5 plus 2 gratis, no to jest na pewno bardzo dobry pomysł na agregację zamówień na większej ilości, no ale to jest związane na pewno też z koniecznością powiększenia produkcji i odpowiednią antycypacją tej produkcji, więc tutaj pamiętajcie, że nadprodukcja w okresie świątecznym jest zupełnie czymś normalnym. Rabaty ilościowe, możecie sobie uświadomić też, że rabaty ilościowe, które można wstawić, na przykład kup 5, dostań 10% zniżki, albo kup 10, dostań 20% zniżki, albo kup 1, drugi masz gratis, no to tego rodzaju, że tak powiem, formy promocji są na pewno bardzo dobre dla okresu świątecznego, bo często osoby chcą gdzieś tam zaoszczędzić na tym, żeby nie kupować bardzo drogich prezentów, a jednocześnie obdarować kilka osób, no bo zazwyczaj mamy więcej niż jedną osobę
osobę do obdarowania. No więc jeżeli na przykład tak jak Cyprian i Wódź ma śmieszne sushi skarpetki, no to z pewnością mógłby zrobić taką promocję typu kup dwie, dostań 10% zniżki, bo ktoś się wybiera na przykład do dzieci swoich znajomych, no i chce zrobić tam fajny prezent. Z pewnością te darmowe wysyłki na koszykach, tak? Jeżeli chcemy agregować klienta do tego, żeby on kupował u nas więcej niż jeden produkt, no to możemy mu dać darmowy koszyk, jeżeli zrobi określone zakupy na określoną ilość, na określony wolumen pieniężny. No, to, co jest w zasadzie podstawą działalności na święta, czyli wszelkiej maści tematy związane z pakowaniem prezentów, no to pamiętajcie o tym, że nie tylko w modelu FBA macie możliwość tak zwanego gift wrappingu, co zresztą polecam dla wszystkich niezdecydowanych, ale w modelu FBM też możecie zaznaczyć coś takiego jak gift wrap, zarówno we flat filach, czyli w plikach, które wgrywacie do Amazona, jak i w edycji karty produktowej, możecie zaznaczyć opcję gift wrapping, dzięki czemu wówczas będziecie mogli dowiedzieć się, że wasz klient chce, żeby wasze produkty, czy tam wasz zakup został zapakowany, ich zakup został zapakowany w jakiś ładny, elegancki sposób, przez co no, wydajecie dodatkową usługę, która tego klienta, może nie źle powiedzieć, przymusza, ale zachęca z pewnością do tego, żeby ten wasz produkt kupił, bo wie o tym, że tego typu usługa jest oferowana. Christmas Edition, to już mówiłem, ale tutaj zaznaczę jeszcze o tych Christmas Edition w stylu, że robicie nową wariację, na przykład 5 plus 2 i to jest Christmas Edition, no ale warto to też na przykład, można to w jakiś sposób tam opakować, czy zmienić na przykład zdjęcie, jedno, dwa, trzy zdjęcia gdzieś tam wewnątrz karty produktowej, żeby podhypować ten listing, czy żeby podłączyć się pod ten świąteczny hype, no i zrobić właśnie, że to jest to słowo kluczowe, Christmas będzie gdzieś u was też żarło. Taki ostatni temat, no, większość z was może nie mieć takich możliwości produkcyjnych, niemniej jednak produkty personalizowane zarówno w sprzedaży B2C, jak i B2B, to jest naprawdę złoto i hit ostatnich miesięcy. Produkty personalizowane to jest dość duża nisza, która się wytworzyła jakiś czas temu przez to, że Amazon wprowadził program Amazon Custom, no i ten program Amazon Custom bardzo dobrze działa, wszelkie maści produkty personalizowane, jak wiecie, są produktami niezwracalnymi, więc ratio zwrotów jest tam na 0%, czy tam na minimalny procent, jeżeli produkt przychodzi na przykład uszkodzony albo wykonany niezgodnie z zamówieniem, więc polecam każdemu, kto jeszcze nie miał okazji wejść na Amazon Custom, a ma takie możliwości produkcyjne typu jakieś grawery i tak dalej, to z pewnością polecam, bo to jest bardzo szybko i chyba najszybciej rosnący rynek w tym momencie na Amazonie, jeśli chodzi tak oczywiście o spojrzenie na sekcję Amazona tego takiego typowo sellerowego. Z pewnością wykorzystanie dwóch pików sprzedażowych, czyli Black Weeku, no i samej tej przedświątecznej sprzedaży, no to musicie mieć z tyłu głowy, że no właściwie wysyłając w tym momencie produkty do FBA, no musimy się liczyć, że te jednak dwa tygodnie miną, zanim one zostaną zewidencjonowane, więc o tym pamiętajcie, żeby przed Black Weekem zdążyć, no to już musicie wysyłać to do FBA, oczywiście dla tych, którzy mają możliwości, a pamiętajcie o tym, że możliwości zdeterminowane są tym, czy posiadacie VAT DE, VAT UK albo jakikolwiek inny VAT lokalny, który pozwala wam magazynować i sprzedawać towary z określonego rynku. Tutaj należy też nadmienić, że VAT OSS, czyli VAT One Stop Shop, czyli model rozliczania VAT-u w jednym kraju za wszystkie kraje, w których sprzedajemy, czyli ten VAT One Stop Shop przeznaczony dla sprzedaży online'owej produktów fizycznych został przesunięty z początku stycznia na początek lipca z racji koronawirusa i tak dalej, więc póki co VAT-y wszelkiej maści są z pewnością konieczne do tego, żeby sprzedawać modelu FBA na określonych rynkach. Pamiętajcie o
kwestiach, jeżeli macie możliwość włączenia innych rynków, na przykład, bo jesteście tylko na DE, to z pewnością ten okres świąteczny jest bardzo dobrym czasem na to, żeby wyskalować i wypozycjonować wasze karty produktowe na pozostałych rynkach, gdzie jeszcze nie sprzedajecie, przenieść na przykład to poprzez automatyczny transfer listingów, później trochę te listingi ociosać, okrzesać, podhypować, no i z pewnością to jest dobry moment, na żeby wykorzystać ten zwiększony ruch na okoliczność tego, żeby podwindować pozycjonowanie listingów na rynkach zagranicznych, na rynkach zagranicznych, w sensie na tych, których jeszcze was nie ma na Amazonie, typu, nie wiem, Amazon Francja, Włochy. Polecam w ogóle Amazon Włochy, bardzo wdzięczny rynek, mało zwrotów, klient mało awanturujący się, dużo kupujący. Amazon włoski jest tam największą platformą lokalnie, no bo na przykład na Francji Cdiscount jest bardzo dużą platformą, Amazon zajmuje gdzieś 1/3. Na Holandii, w Niderlandach w zasadzie Bol zajmuje większość rynku, Amazon jest tam jeszcze nieduży, więc miejcie to na uwadze, że warto też kierować się na te rynki, gdzie jest rzeczywiście potencjał albo jest potencjał w waszych produktach. No z pewnością tematy typu vouchery, kody rabatowe dla klientów na okoliczność zwiększenia ruchu, które możecie zrobić w dziale Manage Promotions, no i dedykowane reklamy, a w szczególności reklamy brandowe, to z pewnością bardzo dobre pomysły, no tylko oczywiście korzystane z umiarem, bo niekiedy okazuje się, że vouchery, które dają na przykład 50% zniżki albo 2 euro zniżki, powodują tylko to, że tracicie pieniądze, bo klienci tak naprawdę bez tego również by kupili wasz produkt. Więc miejcie na uwadze, że nie każda promocja, jakby promocja promocji nierównej, nie każda promocja jest dostosowana do waszych produktów. I no i coś miałem wam jeszcze powiedzieć? Nie, to jest chyba wszystko, co miałem wam powiedzieć na tę chwilę, jeżeli chodzi o takie protipy. Więc tak podsumowując, szybsze wysyłki do FBA, korzystanie z polskich magazynów FBA, dostosowanie warunków logistycznych i magazynowych, i w szczególności mocy przerobowych na magazynie do zwiększonego ruchu w trakcie okresu świątecznego, kwestie tworzenia zestawów prezentowych, produktów dedykowanych na święta, i wszelkiej maści właśnie Christmas Edition, typu dodatkowa wariacja typu właśnie 5 plus 2, jeden produkt darmowy, 10% zniżki na kupno dwóch produktów, vouchery, reklamy i wszystko to, co zachęca klienta do zakupienia, a przede wszystkim pilnowanie no, tych warunków logistycznych, żeby wam to nie zawaliło konta. I, przepraszam. I teraz ostatnie, i to takie taka czerwona flaga, czerwony alert dla wszystkich, którzy sprzedają na Amazonie. Pamiętajcie o tym, że zwroty na Amazonie na okres świąteczny wydłużone są do 31 stycznia, więc wszystko to, co jest kupione w tym okresie świątecznym, jest wydłużone do 31 stycznia, można zwrócić, więc strzeżcie się, producenci sztucznych choinek. I tutaj wyraźnie zaznaczam, no bo to może być generalnie duży, duży problem dla wszystkich tych, którzy produkują właśnie takie akcesoria okolicznościowe typu jakieś bombki, lampki czy właśnie choinki. No i wszelkie maści tego rodzaju pomysły mogą się skończyć katastrofą finansową w momencie, jak przyjdzie ten styczeń i ludzie zaczną zwracać te produkty, ponieważ no, mogą to zrobić, tak? No i zostaniemy ze stokiem kilku tysięcy choinek, które zostały sprzedane, a później zostały zwrócone. A pamiętajcie o tym, że tej kasy to szybko nie wypłacimy, jeżeli są zwroty do 31 stycznia, więc no, mieć na uwadze, że ten borderline wydłużony, jeśli chodzi o kwestie zwrotów, no, może być gwoździem do trumny dla niektórych, dlatego no, czego oczywiście nikomu nie życzę, no ale musicie mieć to zdecydowanie na uwadze. Mam nadzieję, że wszyscy z dużą dawką motywacji, energii i wszystkiego, co najlepsze, wrócicie do realizacji swoich celów sprzedażowych. Ja też wracam do realizacji naszych celów sprzedażowych, więc pozdrawiam was serdecznie, dziękuję za dzisiejsze webinarium. Postaram się przygotować jakieś na zamiesięczne webinarium, jakieś fajne podsumowanie roczne, w zasadzie ktoś ode mnie zgoni to, prawdopodobnie to przygotuje, więc jestem wam w ogóle bardzo zobowiązany za duży odzew i dużą, że tak powiem, publikę. Fajnie was widzieć.
Pozdrawiam Was serdecznie, życzę bezpiecznych sprzedaży i do zobaczenia 17.11. Kto się jeszcze nie zapisał, niech się zapisze, a kto nie zadał pytania, niech zada pytania. Będziemy robić burzę mózgów. No, do dzieła. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się.